suwalskich podstawówkach trwa szacowanie ilości dzieci, które za tydzień będą mogły przyjść do szkół. Placówki będą mogły od 25 maja wznowić zajęcia dla uczniów klas 1-3. Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało, że w szkołach najmłodsi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, ale też dało możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzja, czy rodzice puszczą swoje kilkuletnie pociechy na zajęcia, należy do nich samych. Jeśli dzieci pozostaną w domach, uprawnionym rodzicom nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, ale nie dłużej niż do 14 czerwca. Co będzie po tej dacie, przekonamy się w przyszłości. Pamiętać też należy, że prawo do zasiłku mają rodzice dzieci do 8 roku życia. Suwalski Urząd Miejski nie zna jeszcze nawet w przybliżeniu liczby dzieci, która przyjdzie do szkoły w przyszły poniedziałek. Jak nas poinformował Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta, nauczyciele zostali zobowiązani do kontaktu z opiekunami dzieci i ustalenia, jaka jest ich decyzja. W szkole dzieci będą musiały poddać się określonym rygorom sanitarnym. Grupy dzieci nie będą mogły być większe niż 12 osób. W szczególnych przypadkach można zwiększyć liczbę dzieciaczków o dwoje, ale z drugiej strony liczba dzieci w sali zależy od jej wielkości. Uczniowie będą siedzieć w ławkach pojedynczo. Dzieci będą miały zakaz pożyczania sobie przyborów. Nauczyciele i wychowawcy będą musieli dopilnować właściwej higieny uczniów i często wietrzyć pomieszczenia, w których będą prowadzić zajęcia. Zakaz przyjścia do szkoły mają dzieci, które mieszkają pod jednym dachem z osobą objętą kwarantanną. Ale to chyba jest oczywiste. Podobnie jak obowiązek zatrzymania ucznia w domu, jeżeli wykazuje on jakiekolwiek symptomy choroby zakaźnej.